Witam serdecznie. Bardzo proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. W Karola Biblioteczce 0,3 wszystkich książek stanowią bajki. 1/10 to książki fantastyczne, 0,4 to książki przygodowe, a reszta to książki przyrodnicze. I pytanie, jaką część wszystkich książek stanowią przyrodnicze? Aby odpowiedzieć na to pytanie, to tak, musimy sobie wypisać, ile wszystkich książek jest, jakie to są w ogóle książki. Są to bajki. Bajki stanowią 0,3 wszystkich książek, czyli taki ułamek. Następnie książki fantastyczne to tylko 1/10 wszystkich książek. Kolejny zestaw to książki przygodowe, które stanowią 0,4 wszystkich książek. Natomiast reszta to są książki przyrodnicze. Żeby dowiedzieć się, co to znaczy ta reszta, ile tej reszty jest, to dodamy sobie liczby, które już znamy, czyli zrobimy tak, 0,3 dodać 1/10 dodać 0,4, ile jest tego? Wiadomo, że przy dodawaniu, gdy mamy ten sam mianownik, to mianownik zostaje bez zmian, natomiast dodajemy tylko liczniki. 3 plus 1 to 4, plus 4 jest to 8. Czyli te książki to jest 0,8. Pozostałe to są książki przyrodnicze. Pytają się nas o książki przyrodnicze. Co to znaczy całość? Całość to jest, inaczej powiemy, jeden. Ale jak odjąć od jednej całej 0,8? Więc jedną całą zapiszemy sobie w ułamku o mianowniku 0,10. Będzie tak. Dlaczego akurat wybrałam do mianownika 10? Bo w tym ułamku jest 10. Gdybym tutaj miała 7, to wpisałabym sobie 7/7, bo 7 podzielić na 7 byłoby 1. W tym przypadku to jedna całość, czyli wszystkie książki to jest 0,10, odjąć 0,8, czyli bajki fantastyczne i przygodowe i zostanie nam tylko, przy odejmowaniu mianownik zostaje ten sam, więc 10, a na górze będzie 2. I pewnie niektórzy z was już widzą, że są to dwie liczby parzyste w liczniku, w mianowniku, więc należy je po prostu jeszcze skrócić, czyli podzielić górę i dół przez 2. 10 na 2 to jest 5, a 2 na 2 to jest 1. I teraz możemy powiedzieć, że książki przyrodnicze stanowią 1/5 wszystkich książek. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.